Dzień dobry. W kolejnym vlogu rządu kurek moich podopiecznych jej dostały. Tam są jeszcze dwie. Paweł im trochę tu wyścielił, widzę. No, jak tam żyjecie? Ostatnio je zanieśliśmy tam do tamtego dużego kurnika i powiem wam, że schował się w kącie i nie chciały kompletnie tam siedzieć z tamtymi kurami. A jak się otworzyło drzwiczki, wyszły na podwórko, to od razu przybiegły tutaj i one chcą siedzieć tutaj, bo tamte chyba koguty za bardzo je dziobią i coś im tam nie pasuje. I indyki odganiają ich też od jedzenia, zauważyliśmy. I tutaj bardziej sobie przychodzą, jak są tutaj, to jak wróciły, to były takie głodne. I tam po prostu, no, kto jest silniejszy, to szybciej je i tyle. I te biedne sobie nie mogły tam poradzić, dlatego są znowu przeniesione tutaj. No i niech sobie siedzą. Ale takie cwane są, mówię, otworzyliśmy tam furtkę, od razu przyleciały tu biegiem. Biegiem po prostu. No, mądre są. Dobra, idziemy tam zobaczyć. O, a tutaj? Co tu się dzieje? Na co czekacie? Ładne te koguty wrosły. Ten jaki kawał koguta ładny. A gdzie jest ten mój? O, idzie. Idzie mój dziad. Kierownik. Nie wejdę, nie, nie, nie. O, i przy furtce. I tylko dziobać, i dziobać. To jest ten nowy indyk. Nie, tamten jest nowy. Ten jest ten stary. Pierza mu się coś zmieniły, kolor i mnie zmylił. O, tamten jest ten stary. Ale on mordę ma... Mordę ma brzydką, wam powiem. Te są ten ładniejszy. Kto to przyszedł? Bruno przyszedł. No, i tak sobie żyją. Sielsko, anielsko. Chodź tutaj, pokaż się. Bruno. Wiesz. Bruno. Bruno. Bruno, mówię do ciebie, chodź tutaj. Siad. Siad. Siad, powiedziałam. Dobry pies. A łapkę dasz ładnie? No pokaż się, jaki ty dostojny jesteś, bo cię chcą widzowie oglądać. No, daj łapkę pani. Daj pani łapeczkę. Łapeczkę. Daj łapę. Bruno, daj pani łapę. No nie rób wstydu. Daj łapę. No daj. A ślicznie. Dobry pies. Dziękuję. Ładny. No. To jest bruneczek. No, byłeś taki malutki. Byłeś taki malutki. Jak miś pluszowy. Puszysty. Taki maluteńki. Taka kuleczka śliczna byłaś ciebie. Muszę znaleźć zdjęcia i pokazać widzom, jak ty wyglądałeś, jak byłeś takim szczeniaczkiem. Pieś, o, pieśczku ty. Co robimy? Zimno, co? Zimny wiatr wieje. Zimno na dworze jest, nieciekawie. No, o, i tak się będzie ocierał o mnie. O, o jejku, tam. Daj spokój, daj spokój. Co tam znowu masz? Co? O Jezu, powiem wam, to jest tak zimno. Idę do domu. Nie, Bruno? A ty tak lubisz tu leżeć. O, na piasku, tutaj, na tym. O, i głaskać go. Widzicie? Głaskać, bobaska. Bobaska małego. Ojej, no. Dobra, starczy tej miłości. Co ty robisz? No, Bruno, no. No dobrze, no. Ojej, ojej. Idę, bo mnie plecy bolą. I jest strasznie zimno, powiem wam. Okropnie, wieje wiatr, jest brzydko. No, idziesz do domu, Bruno? Idziesz do domu? Aż normalnie mi ręce zmarzły. Śniadanie podano. Tak? Zajadają. No jedz, 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 kicia. Towarzystwo Ruda. Ruda banda. Tak, Laura? Ruda banda? Co? Dzień dobry, w poniedziałek. My dzisiaj na śniadanko zrobiliśmy sobie kluseczki leniwe, takie wiecie, z białego sera.
i bierzemy się, słuchajcie, za śniadanie. Zapraszamy na kolejnego vloga i życzymy miłego dnia. I witajcie, witajcie, w końcu się z wami mogę zobaczyć. Witajcie w poniedziałek. Dzisiaj mamy poniedziałek. Nie macie dzisiaj vloga, bo ja wczoraj nic nie nagrałam, nic. Znaczy byłam u kur i nagrałam wam kury, to co widzieliście na początku, a potem po prostu miałam, słuchajcie, wczoraj taki totalny zjazd energetyczny, zjazd taki psychiczny, taki zdołowanie, taką niemoc i ten bark mnie tutaj, to łopatka mnie to wszystko tak bolało i po prostu przeleżałam, przekimałam. Nic nie robiłam, nic nie gotowałam, bo miałam obiad, tylko odgrzałam zupę wczoraj i po prostu tak nam leniwie dzień minął, na oglądanie trochę telewizji, kimaniu i tak dalej, wszyscy byli tacy jak dętka wczoraj i już na siłę stwierdziłam, że nie będę na siłę nagrywać, no bo na siłę to nie ma co, to nie o to, wiecie, tutaj chodzi. No a dzisiaj już jest, powiem wam, lepiej, nawet mnie ta ręka już przestała teraz tak jakoś boleć. Wczoraj to mnie bolała i w nocy spać nie mogłam przedwczoraj, dzisiaj też kiepsko, bo wiecie, ani na tej stronie, ani na plecach, bo to, bo tamto. Te plastry, w ogóle te plastry to mi nic nie pomogły, kompletnie nic nie pomogły. Mało tego, one były rozgrzewające, a one mnie w ogóle nie rozgrzały, nic ciepło nie czułam, nic. Kiedyś, jak mnie tutaj na dole w plecach bolało, to kupiłam sobie taki plaster, tylko nie pamiętam, gdzie on był. Czy ja go w aptece kupiłam, czy w Rossmanie? Właśnie chyba w Rossmanie, ale nie jestem pewna. To słuchajcie, godzinę wytrzymałam. Niecałą godzinę wytrzymałam z tym plastrem, musiałam go zdjąć, bo mnie tak parzyło po prostu, że nie mogłam wytrzymać. A tutaj Paweł mi przykleił jedną noc, nic. Na noc sobie przykleiłam, nic. Wczoraj, drugiego wieczoru też mi przykleił. Drugi ten plaster, bo sobie dwa kupiłam, też kompletnie nic. Więc jakaś ślipa totalna. Ale w ciągu dnia smarował mnie, słuchajcie, wikiem. Po prostu mi taki masaż zrobił, że ten akurat tutaj ta część była podobno, bo ja nie widziałam, była tak czerwona, że tak jakby coś tam właśnie się działo. Ale biorę sobie też witaminy, biorę sobie też tabletki takie, wiecie, na tam na stany zapalne. I no i jakoś jest, wiadomo, jeszcze mnie trochę boli, ale już jest na pewno lepiej niż było. Już nie tak jak było w kiedy? W piątek? Czy w sobotę? W sobotę chyba, bo już nie pamiętam, chyba w sobotę. No, więc tak. No i mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Ja właśnie gotuję ryż, gotuję zupę, to znaczy mam trochę rosołu mi zostało i zrobię po prostu pomidorową z rosołu. Wszyscy zjemy, ten ryż tak mi się ugotuje na takie naprawdę miazgę, to ja Amelka zje, bo powiem wam, że ona nic nie może jeść, tych klusek rano też nie zjadła, nie może przełykać, bo ma w buzi chyba z 5 tych krosy się zrobiło, pisaliście, że to może afty, nie, to nie są afty, bo ona ma tu na podniebieniu normalnie te krosy, to widać, że to jest to i to ją boli i tak dalej, więc ona prawie nic nie może jeść, no i jest na tych kaszkach, na tych koktajlach, wczoraj zrobiłam na kolację i koktajl, no i to tak, no i musi przeżyć. Ktoś mi tutaj napisał też wczoraj pytanie z ciekawości, dlaczego ja, czy my, nie wiem, my chyba napisał tak ogólnie do mam, jeździmy z dziećmi po lekarzach z ospą. No to ja odpisałam, ja nie byłam ani z jedną, ani z drugą u lekarza w czasie ospy. Z Laurą byłam u lekarza, ale to było 2 tygodnie przed tym, jak dostała ospę. Po prostu ją wszystko swędziało i tak dalej. Ja myślałam, że to początek ospy czy coś. Poszła z nią do lekarza. Lekarz nie stwierdził ospy, ale kazał obserwować, że może nawet do 14 dni wyjść. No i tak było. 12 dni później dostała właśnie wysypki i jej wyszło. Więc to się zgadzało, co powiedział lekarz. A ja potem z nią nie byłam u lekarza i tak samo z Amelką nie byłam i nie zamierzam iść, bo wiem, że to jest ospa, smaruję ją, kropkuję i tyle, słuchajcie. I nie byłam, a powiedziałam po prostu, że wiecie, jakby coś z tym okiem się działo nie tak, albo z tym gardłem nie tak, że ten, no to będę musiała jechać, nie wiem, może na pogotowie, na ostry dyżur czy coś, no bo żaden na przykład okulista mi nie przyjedzie do domu na wizytę domową, tak mi się wydaje przynajmniej. Dlatego powiedziałam, że jakby coś się działo, to będę musiała jechać do lekarza, do jakiegoś okulisty czy coś po prostu z tym okiem. Ale nie jest tak źle.
daję jej te kropelki i też te kropelki tutaj mi pisaliście, ktoś napisał, żeby uważać i tak dalej, ale one nie były napoczęte, one były jakby w jednym opakowaniu były dwie sztuki. Paweł jedną zużył, a jedna sztuka była nieotwarta po prostu, więc tutaj się nie mam co bać, bo ona była nieotwarta, hermetycznie była zamknięta, więc nie. Ja wiem, że jak się otworzy, to tam, nie wiem, 2-3 miesiące czy pół roku niektóre leki trzeba wyrzucić, to ja o tym wiem, ale to było właśnie, no po prostu zamknięte fabrycznie i nie mam co się tutaj bać, żeby to dać, to właśnie chciałam powiedzieć. Ja tu odpisałam oczywiście Wam na te komentarze, ale wolę tutaj jeszcze powiedzieć, że to było zamknięte, to nie było otwarte rok czasu przecież, czy tam nie wiadomo ile. No, więc data ważności też jest dobra, tam jeszcze chyba rok czasu jest data ważności dobra, więc dobrze, że mam takie właśnie kropelki. To mnie właśnie to póki co uniknęło, żeby mnie, bo tak bym fajnie kobała, bym pewnie pojechała, bo wiecie, oko no niebezpieczne, nie wiadomo co to by się działo i nie wiadomo jakby się to skończyło. Po co tam jakieś ma później mieć problemy z tymi oczami, ale na razie nie jest źle, dobrze widzi i tak dalej. Ale jest wysypana cała po prostu od głowy, bo i ma na głowie, po prostu tu po pas i tu ma sieczkę i na plecach to samo i na twarzy. Słucham? Po stopy, nie, no na nogach masz mniej. Pod kolanami trochę ma, na udach tam 2-3, ale tutaj na piersiach i na brzuchu i na plecach to ma jedną przy drugiej, że jak ja używam tego pudru, to ja ją nie kropkuję tak palcem, kropka po kropce, bo po prostu to jest nierealne i ja po prostu ją tak smaruję. I ona jest biała jak bałwan. No, więc tak, napisałam dzisiaj też do szkoły, do pani, bo są poprawy, Amelka była umówiona na poprawy z ocenami, nie wiem jak to będzie, no napisałam, że na pewno 2 tygodnie jej nie będzie, a nie wiadomo czy też nie dłużej, może będzie mogła jakieś oceny poprawić w domu, jakieś prace by mogli nauczyciele przysłać, zobaczymy co mi pani odpisze, bo pewnie będę musiała się, wiecie, do nauczyciela skierować z konkretnego przedmiotu, ale w ogóle napisałam, czy jest taka opcja. I zadzwoniłam też do przedszkola, bo Laurę jednak zostawiłam w domu i zostawiłam na cały tydzień jeszcze, bo tak, pokasuje trochę, nie dużo, ale trochę, ale ma gdzieniegdzie ślady jeszcze po tych krostach, ale ma 3 czy 4 jeszcze stróbki i się właśnie boję, że te stróbki je się przeziębi ją i tak dalej, a tutaj też mi jedna z Was napisała, że była z córką, że miała ślad czy stróbek na policzku i poszła z nią do lekarza na wizytę i po prostu sobie to przewiała i wylądowała już w szpitalu, no więc ja się tak przeraziłam, że mówię nie, dobra, siedzimy w domu tydzień i trudno. I zadzwoniłam do przedszkola, powiedziałam, że nie będzie do końca tygodnia i do pani wychowawczyni, bo to pod osobny numer do naszej grup się dzwoni. I się zapytałam, powiedziałam, że no Laura to ospę tak długo przychodzi, ciężko, że jej znowu nie będzie cały tydzień i zapytałam się, czy może coś robią w książkach, no bo jednak Laura to chodzi do zerówki, tak, ma zerówkę w przedszkolu, no i może coś robią w książkach, no na pewno coś robią. I czy mogłabym na przykład wiedzieć, co robią, żeby mi pani naszykowała i ja bym przyjechała po te książki, po prostu w domu z nią usiadła i nadrobiła te zaległości, których jej nie było, bo jakby nie było, to Laury miesiąc już nie ma w przedszkolu. No i pani powiedziała, ojejku, no że bardzo fajnie, że super, że ja na coś takiego wpadłam, że tak robili, tamto, ma wierszyk dla niej naszykowany na dzień babci i dziadka, i mi to wszystko naszykuje, zakreśli i tak dalej, co mam z nią robić, co mam z nią ćwiczyć. I jutro się z nią umówiłam na 12, bo jest tam chyba o 11 pani dopiero przychodzi. Na 12 się z nią umówiłam, że podjadę po te książki. Laura, możesz nie skrzypieć na chwilę tą huśtawką, bo nie wiem, czy mnie nie zagłusza. Pojadę po te książki, po te prace, no i będziemy siedzieć i nadrabiać te zaległości z przedszkola w domu, bo jak pójdzie, to że wiecie, jakby poszła później do przedszkola, to by pewnie pani musiała z nią siedzieć w międzyczasie gdzieś tam i z nią nadrabiać to, co robili do tej pory, żeby nie miała tych zaległości, a tak to sobie będziemy siedzieć w domu, bo po prostu wszystko mamy przerobione, wykolorowane, już nie wiadomo co z nią robić, dlatego tak sobie pomyślałam i pani powiedziała, dobrze, fajnie, super, że na to wpadłam, i to tak wygląda. I to tyle, rozebrałam, o przyszedł, kto to przyszedł? Pokaż się. Ojejku, pokaż się. Przywitaj się. Przywitaj się. Co byś chciał, co? No nie, 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 nie. Powiem Wam, że rozebrałam dzisiaj choinkę. Schowałam już ją. Mniej więcej sobie, co chcesz ode mnie?
Głodny jesteś? Co? Głodny? No co chcesz? My sobie tak gadamy, tak? Pogadaj ze mną. No tak. Co tam słychać u ciebie? No. Posprzątałam tą choinkę, poukładałam sobie mniej więcej tam tak, jak powinno być, ale to jeszcze nie jest tak, jak powinno być, bo mi się nie chce. No mam takiego lenia, że ten. Wczoraj to już myślałam, że w jakąś naprawdę depresję powoli zaczynam wpadać, bo się zdołowałam. No, mówię, znowu 2 tygodnie Amelka, znowu Laura też nie pójdzie. Tu by się pojechało, tam by człowiek pojechał, coś wiecie, a tutaj siedzenie w domu, no ile to można w tym domu siedzieć? Tragedia po prostu. No ale jakoś mi to już przeszło. Dzisiaj się wzięłam za robotę, poprałam pościele, pozmieniałam. No i jakoś trzeba funkcjonować, tak? Tutaj jedna z was mi też napisała wczoraj, że mimo to, że jedna chora, druga chora, mnie ten bark jeszcze boli, to chodzę uśmiechnięta. No, miałam. Nie powiem, że chodzę wiecznie uśmiechnięta, że tak ze wszystkiego jest mi fajnie i wesoło. Czasami mam takie właśnie zjazdy energetyczne i takie psychiczne, tak jak miałam wczoraj. Gorszy dzień i mi się trafia. Dlatego wczoraj nic nie nagrałam, ale dzisiaj już jest lepiej, trzeba się wziąć w garść. Jak to napisałam, też odpowiedziałam, mam dzieci, no i się jakoś muszę trzymać, muszę jakoś fason trzymać, muszę je ogarniać, bo przecież nie mogę się, wiecie, usiąść i użalać nad sobą, tak? No i tyle. I powiem wam, że ta ręka już miewa się lepiej, to chyba dzięki, już nie wiem, to już mówiłam, ale Gripex brałam, hot, taki na stany zapalne, na przeziębienie i tak dalej. I rano biorę i wieczorem, i chyba mi to pomogło. I też raz chyba Apam wzięłam. To na pewno mi to trochę to rozluźniło, może mi to trochę. A też właśnie witaminy zaczęłam brać: magnez, wapno, witaminę B. No, bo tak naprawdę to ja żadnych witamin, proszków nigdy nie brałam, nie biorę, ale zaczęłam brać i może mi to troszeczkę, wiecie, też pomogło. Albo pomaga. No, ale widzę, że jest na pewno lepiej niż było. Dobra. Już gadam, o Boże, 10 minut, biorę się za zupę, bo już mi się tutaj grzeje, zrobię tą pomidorową, a potem nie wiem, co będziemy robić, bo już tak naprawdę dzisiaj wszystko porobiłam. Tak jak mówiłam, posprzątałam, poodkurzałam, pomyłam, prania porobiłam, jeszcze ze 2 prania sobie wstawię i zobaczymy, co to będziemy robić dalej. I też nie wiem teraz, czy będę nagrywała, słuchajcie, te vlogi codziennie, bo co tu nagrywać, jak będziemy w tej chałupie siedzieć. Nie wiem, co tu. No nie wiem, czy będę miała co nagrać. Jak nie będzie któregoś na vloga, to się nie martwcie, że vloga nie ma. Po prostu. No. Czasami jest tak, że nie ma co człowiek wam przekazać, co nie ma co powiedzieć, nie ma co pokazać. No, więc zobaczymy, jak to, słuchajcie, będzie. Dobra, biorę się za ten obiad. Mamy pomidorową. Tak, Laura? Zajadamy i smacznego dla wszystkich. Tak, Laurciu? Laurze, wyjęłam huśtawkę. Taką jeszcze po Amelce, wiecie, dla małych dzieci, dla małych bobasków. To jeszcze po Amelce i przyniosłam ją, bo Laurze to tak się nudzi, słuchajcie, że dajcie spokój. Więc jej przyniosłam, niech się buja i dlatego tak skrzypi. Mówiłam, żeby nie skrzypiała, bo by trzeba było, no tu chyba przesmarować. Koty się grzeją na podłodze. Kicia bardzo długo, bardzo często tutaj leży w tym, bo bardzo lubi, powiem wam. A i zrobiłam jej domek. Znaczy nie jej, tylko kotom. Nie skrzyp, poczekaj. Nie skrzyp, Laura. Z kartonu, słuchajcie, z Biedronki. Nie wiem, czy dobrze widać, chyba za ciemno trochę jest. Przynieśliśmy zakupy i tak postawiliśmy. Tak właśnie, jak teraz stoi, jeden na drugim. I tam koty wlazły. Ja mówię, kurczę, zobaczymy, czy będą chciały w tym siedzieć, taki domek. Skleiłam taśmą naokoło. I wchodzą, są zainteresowane na razie. Jak będą bardziej zainteresowane, to jakoś obkleję czymś, żeby to ładnie było. I wiecie, tutaj było takie coś, o. O, takie coś było. To wziąłam, to właśnie powycinałam i mają taki fajny domek. O, na razie postawiłam tutaj, choinki nie ma, więc tak to wygląda. Fajną bardzo zabawę, co? Jak tam w domku, podoba ci się Kicia domek? Widzicie, sobie siedzi. Kocyczek trzeba jej jeszcze położyć. Ja tak raz tu na tym. Kicia. Kuchana, ty królowo, ty nasza. No, i tak czymś by trzeba, oj, czymś by trzeba było to ładnie, wiecie, opleść. Koty lubią przecież w kartonach siedzieć. Niby sobie tutaj miały taki domek, tylko nie wiem, nie mam pomysłu, żeby to jeszcze czymś, może tą okleiną czy czymś. I tak by ładniej wyglądało. Ale na razie zdaję egzamin. Z Amelką żeśmy
Ostatnio oglądały na Netflixie Kogil Mogiel. Cztery, Amelka, to było? Cztery. Nawet taki, wiecie, śmieszny był, fajny taki w miarę. A teraz, zaraz sobie, słuchajcie, włączymy, bo już jest po 15, obiad zjadłyśmy. Nic nie ma co robić, pranie się jeszcze jedno bierze, więc włączymy sobie dzisiaj o Czarnobylu. Bo tam jest jakiś film o Czarnobylu, chyba tego nie oglądałam. Nie wiem, który oglądałam, który nie, muszę zasłonę sobie poprawić. A ja lubię wszystkie filmy co o Czarnobylu, to ja bardzo lubię takie filmy oglądać, więc zaraz sobie włączymy, obejrzymy i tak nam popołudnie minie. A ten Kogil-Mogil to czwórka, to taki był Fajnie. śmieszny, fajny, no. Trójka też, trójka była chyba lepsza i dwójka, a dwójka, no Jedynka i jedynkę i dwójka. dwójkę to każdy zna. Trójka była taka chyba lepsza niż ta czwórka, ale Nie, czwórka to. też było fajne, pośmiałyśmy się, jakoś tam było. Nie, No. A teraz sobie obejrzymy tego. Jak on się nazywa? Czarnobylu. Mam sklerozę po prostu. Obejrzeliśmy sobie, słuchajcie, ten Czarnobyl. Tytuł tego filmu Czarnobyl 1986. I powiem wam, że jakiś taki głupi ten film był. Głupio się skończył. To tak jakby był ten film o jednej osobie, o strażaku, i tak by o nim był ten film, że on tam pomagał, on tam chciał ten reaktor, tam tą wodę podkręcać i tak dalej, o jego rodzinie. I to się tak głupio skończyło, że ta jego narzeczona się z nim napromieniowała, potem ona normalnie funkcjonowała. Ja nie wiem, czy mu się to śniło, jak on tam już był w stanie takiej. W ogóle to jakoś nie Wykończenia, stanie było wykończenia. wyjaśnione Nie wszystko. było wyjaśnione połowę tego filmu. Głupi ten film. Był, powiem wam, że już parę filmów oglądałam o Czarnobylu, takich też na faktach i takich tych filmach, bo ja bardzo lubię ten temat. No, lubię po prostu oglądać o tym Czarnobylu. Takie filmy, ale ten to był naprawdę. Ile czasu trwał? 2 godziny? 2 godziny żeśmy stracili, naprawdę. Już jak się zaczęło, to się oglądało. Nie to, że się głupio zaczął się też głupio, bo bez składu ani ładu. Nie wiadomo w ogóle, o co tam chodziło na początku. Jakaś tam miłość, coś tam, coś tam. Potem dopiero się zaczęła jakaś tam akcja. Nie, w ogóle nie polecam. Nie, absolutnie jakiś taki głupi ten film. Dobra, to wam chciałam powiedzieć. Nam się nie podobał. Nam się nie podobał. No i tak, i tyle. I potem sobie. Dzisiaj to już nie, już jeden film dziennie starczy. Jutro będziemy dalej oglądać coś na Netflixie. Mamy czas, słuchajcie. Jesteśmy w domowym więzieniu, więc będziemy sobie oglądać jakieś tam, nie wiem, może jakieś seriali to nie, bo ja nie chcę się wciągnąć w żaden tam serial na Netflixie, bo. Spokój, Sonia! Kidzie goni. Bo na seriali to jakoś nie chcę oglądać. Wolę już jakiś film obejrzeć. Może coś tam się fajnego znajdzie. A może wy macie jakiś fajny film? A w ogóle ten Czarnobyl to był taki bardziej pod horror, bo powiem wam, jak horror. Tak sobie były efekty i takie były sceny, że mówię, Jezus, normalnie, jakbym horror oglądała. No, więc może wy macie jakieś filmy na Netflixie, żeby fajne obejrzeć. Takie wiecie. No. Tylko nie jakieś takie miłosne, wiecie, baju, baj, miłość w Zakopanym i tak dalej, bo to. To nie, jakieś takie, wiecie, komedie na przykład, nie? Komedie może byśmy sobie jakoś obejrzały. No, to dajcie znać, co tam polecacie. A dzisiaj się z wami już żegnam, bo chyba mi długo nawet coś tam wyszło. Zobaczymy, co będziemy robić jutro. Nie wiem, czy coś jutro będę nagrywać, bo jak jutro będzie tak nudne, jak i dzisiaj, to bez sensu, powiem wam. Kto tam będzie nas oglądał, takie nasze smenty. Więc dziękujemy wam za oglądanie. Do zobaczenia, do następnego vloga. Trzymajcie się, pa!